dobry. Zacząłem od riffu, który wymyślił Muddy Waters. Jest to kolejny przykład na to, że otwarty strój, o którym mówiłem na pierwszej lekcji, daje bardzo fajne możliwości, nawet osobom, które nie są zbyt sprawne, jeśli chodzi o grę na gitarze. Zaczynają, albo w ogóle dotychczas nie łapały żadnych akordów, nie próbowały tego robić. To stwarza, tak jak wspomniałem na poprzedniej lekcji, sporo problemów. I jeszcze raz dzisiaj chciałbym powtórzyć, na czym polega otwarty strój. To jest gitara nastrojona w otwartym stroju, czyli uderzam w puste struny, tak zwane puste struny, i mam akord, który się nazywa E-dur. Może nie będę już brał gitary i pokazywał, o co chodzi. Żeby zagrać akord E-dur, musiałbym ustawić palce w ten sposób, w odpowiedni sposób ustawić rękę, żeby nie dotykać strun, które są na dole, palce powinny stać i tak dalej. Stwarza to naprawdę sporo problemów. Wiadomo, że każdy gitarzysta musi to opanować, bo granie tylko na otwartym stroju, no nie o to nam chodzi, tak? Ale warto jest to wykorzystywać. Może jeszcze raz tak krótko powtórzę ten riff. Piosenka nosi tytuł Manish Boy. Stawiam palec i jeszcze raz wracam do tego, o czym mówiłem poprzednio. Pewnie często będę o tym wspominał. Tu koledzy rozmawiają o czymś, trochę wybili mnie z rytmu. Okej, o co chodzi? Pamiętamy o tym, że palec nie możemy położyć palca na progu w ten sposób, tylko powinniśmy go troszeczkę odchylić w stronę kluczy, tak? Tutaj. I cała ręka powinna się, całe ramię powinno się skręcić. Żeby to odpowiednio zrobić, żeby nacisnąć wszystkie struny, no bo otwarty strój to jest taki strój, w którym, żeby uzyskać kolejny akord, w tym przypadku A-dur, muszę nacisnąć na wszystkie struny. Oczywiście nie muszę tego robić, bo mogę skorzystać sobie na przykład tylko z trzech strun. Dlaczego nie? Tak? Dobrze. Ten utwór nie będzie tematem naszej całej dzisiejszej lekcji, bo zbliża się odbywająca się od kilku lat impreza. To jest rekord Księgi Guinnessa dotyczący wykonania słynnego utworu Hey Joe, który wykonywał Jimi Hendrix. Ci, którzy interesują się muzyką, interesują się gitarą, na pewno wiedzą, o kogo chodzi. I podczas tej akcji chodzi o to, żeby jak najwięcej osób, tak jak to w przypadku Księgi Guinnessa zawsze jest, chodzi o to, żeby uzyskać żeby jak najwięcej osób wzięło udział w równoczesnym graniu tego utworu. Dotychczas co roku odbywało się to na żywo, ale w tym roku z wiadomego powodu to ma się odbyć online. Dokładnie nie wiem, jak do końca ma wyglądać ta akcja, ale wiem, że chyba mają ci, którzy będą brać udział, wychodzić na balkony i tak dalej. I tak w ogóle, jako ciekawostka, ten utwór nie jest kompozycją Jimiego Hendrixa. To jest utwór, nie pamiętam autora, być może to jest autor anonimowy. Ten utwór w oryginale był grany troszeczkę inaczej, ale spopularyzował go Jimi Hendrix i w takiej formie, jakiej go znamy, to jest utwór Jimiego Hendrixa. I wykorzystamy sobie do zagrania tego utworu jeszcze raz otwarty strój. Akordy, które tworzą ten utwór, które wykorzystujemy podczas tego utworu, to jest C-dur. Jeśli się korzysta z otwartego stroju, warto jest wiedzieć, gdzie znajdują się poszczególne dźwięki na przykład na tej strunie, tak? Ta struna jest w tym przypadku najważniejsza. To jest dźwięk E, więc to jest akord E-dur. To jest dźwięk C, więc to jest akord C-dur. I to będzie pierwszy akord, który musimy zagrać w tym utworze. C. Okay. Który to jest próg? Siódmy, ósmy próg. Cały
czas pamiętamy o tym, o czym już mówiłem kilka razy, czyli nie kładziemy palca na płasko, tylko skręcamy go troszeczkę w tą stronę i całe ramię pracuje, całe ramię idzie w dół, część mojego tułowia schodzi w dół. Po to, żeby udało mi się docisnąć porządnie wszystkie struny. Pierwszy akord w Hey Joe to jest C. Drugi akord w tej piosence to jest G-dur. Trzeci próg. Jeszcze raz. Tak, zagrałem początek tego utworu. Ósmy próg. Piąty próg. Kolejny akord. To jest dziesiąty próg. Kolejny to piąty próg. Jeszcze raz. Ósmy. Trzeci. Dziesiąty. Piąty. Można to sobie zapisać, patrzeć na kartce i myślę, że można spróbować zagrać to w taki prosty sposób na razie, bo jak wiemy, każdy utwór można wykonać, no właśnie, w bardzo prosty sposób, i rytmicznie, i harmonicznie, ale można to wszystko, jak niektórzy mówią, zakombinować, tak? Podrasować. Ok, jeszcze raz i pokażę, co się dzieje dalej. W wersji tej naszej dzisiejszej, uproszczonej dla osoby, która ma poczucie rytmu, bo otwarty strój to jest pomysł na to, żeby ktoś, kto nie gra na gitarze, mógł zagrać przynajmniej kilkanaście utworów albo w prosty sposób akompaniować komuś, kto gra normalnie, na normalnej gitarze strojonej w tradycyjny sposób. I tak jak wspomniałem na poprzedniej lekcji, jest to też bardzo dobry sposób, moim zdaniem, na przygotowanie się do grania akordów barowych, które stwarzają najwięcej problemów, do których młodym gitarzystom, początkującym gitarzystom, w których konieczne jest stworzenie bar poprzeczki przy pomocy tego palca. Trzeba docisnąć wszystkie struny, żeby tworzyć akordy barowe. O tych akordach może kiedy indziej. Więcej na ich temat. Ok, jeszcze raz. Akordach, które pokazywałem wcześniej, zagrałem puste struny, akord E. Tam można oczywiście coś dodać w wersji oryginalnej Hey Joe, słychać, że Jimi Hendrix gra tam dodatkowe dźwięki, ale spróbujemy to zrobić za chwilkę. Na razie zostajemy przy naszym riffie i spróbuję go zagrać dwa razy. Na razie w prosty sposób, a za chwilkę zaczniemy zmieniać troszeczkę, dodawać troszeczkę rytmiki. Dwa kółka, będziemy nazywać takie całości kółkami, czyli raz, dwa, trzy, cztery i puste struny, to będzie nasze kółko. Co jest ciekawe, w tym utworze powtarza się to, co zagrałem dwa razy, powtarza się przez cały utwór, jeśli chodzi o harmonię. Piosenka nie jest łatwa do zaśpiewania, ale myślę, że tak jak wspominałem wcześniej, warto jest posłuchać jej kilka razy, warto jest słuchając jej patrzeć na tekst i niekoniecznie, jeśli chce się ją sobie w jakiś tam sposób zaśpiewać, trzeba śpiewać dosłownie te słowa, które są w tekście. Można sobie mruczeć, gwizdać albo udawać, że się śpiewa po angielsku. Robi to bardzo wielu, wielu wykonawców, poszukując na przykład linii melodycznych. Czyli tak, podstawowa wersja, wiemy, że ten motyw powtarza się przez cały czas. Spróbuję teraz
zagrać to w troszeczkę, mam nadzieję, ciekawszy sposób. Czyli dodam jakieś bicia, tak? Dodatkowe uderzenia. W ten sposób zbliżyłem się odrobinę do oryginalnej wersji. Przyznaję, że nigdy nie grałem tego w taki sposób, jak gra Jimi Hendrix. Może dlatego, że raczej wymyślam swoje własne utwory. Co zrobiłem? Myślę, że warto jest teraz zwrócić uwagę, jeśli mógłbym poprosić moich kolegów o to, żeby spróbowali pokazać, co się dzieje z kostką. Zajmiemy się najpierw prawą ręką. Ja mógłbym dokładnie opisywać to, w jaki ta kostka sposób chodzi, jakie wykonuje ruchy, ale myślę, że każdy musi troszeczkę nad tym posiedzieć i spróbować dojść do tego. W każdym razie spróbuję to opisać w jakiś najprostszy sposób. Czyli jeszcze raz. Co zrobiłem? Tutaj jest taka ciekawostka. Ściągnąłem palec ze strun, nie naciskam na progu na struny, tylko oderwałem palec od progu, ale palec nadal jest na strunach i w ten sposób uzyskuję efekt przytłumionych strun, który no, nadaje temu utworowi uroku. I Jimi Hendrix i wielu gitarzystów bardzo często, Jimi Hendrix bardzo często to wykorzystywał i gitarzyści cały czas to robią. No, jest to taka jak gdyby troszeczkę taka mała perkusja ukryta w gitarze. Jeszcze raz. Okej. Jedziemy dalej. Okej. Uderzałem głównie z góry, chyba raz z dołu, jeszcze raz. Opanować akordy, chcą opanować długość ich trwania, najlepiej jest to zrobić w najprostszy sposób. Powtarzam go jeszcze raz. Ten utwór nie znosi grania go w taki sposób, kiedy nic się nie dzieje, jeśli chodzi o rytm. Ale tak jak powiedziałem, na początek warto jest spróbować. Teraz spróbuję pokazać jeszcze 2-3 sztuczki, które można zrobić i coś, na co wpadłem przed chwilą odnośnie... przewrócił się pulpit. Odnośnie otwartego stroju. Więc pierwsza, na pewno zauważyliście, że przed chwilą, kiedy pokazywałem ten prosty sposób zagrania tego riffu, uderzyłem we wszystkie struny, głównie basowe, ale drugie uderzenie wykonałem w struny wiolinowe, te, które są na dole gitary. Że na tym to między innymi polega. Spróbuję teraz dodać jakiś inny dźwięk, tak zwany ozdobnik. No oczywiście taki, który będzie pasował i jest najprostszą rzeczą, jaką można zrobić, żeby to troszeczkę ciekawiej zabrzmiało. Stawiam palec tak, jak poprzednio. Na 8 progu. Że liczymy palce w ten sposób, proszę o tym pamiętać. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tego nie liczymy, kciuka. Co robię? Czwarty palec uderza, trzymam cały czas poprzeczkę, uderza w 10 próg.
wjeżdżam na trzeci próg. Powtarzam to samo, to sama odległość, czyli raz, dwa, jeden próg do góry na pierwszej strunie. No może nie brzmi to, nie pokrywa się dokładnie z wersją Jimiego Hendrixa, ale jest to jakiś sposób na urozmaicenie tego, tak? Kolejna rzecz, którą właśnie przygotowując się dzisiaj do tego nagrania znalazłem, to jest, dostawię jeden palec na piątej strunie. Tym razem to będzie trzeci palec na piątej strunie i tak samo jak robiłem to na pierwszej, na progu dziesiątym, tak samo zrobię na w tym akordzie na progu dziesiątym, tylko na piątej strunie. Naprawdę na koniec, ostatnia rzecz, którą warto spróbować, kiedy już opanuje się łapanie tych prostych akordów na otwartym stroju, to tak zwane ślizgi. No słychać, że to jest ślizg. Oczywiście Jimi Hendrix robił to bardzo, bardzo często. To była część tajemnicy jego brzmienia jego gitary, jego stylu. Na czym to polega? I staram się po prostu, naciskając na strunę, zjechać szybko na trzeci próg. Troszkę się pomyliłem. Z trzeciego z kolei wjeżdżam na dziesiąty. Jeszcze raz od początku. Nie można tego nadużywać, to może być jako ozdobnik, coś w rodzaju naszej prostej solówki. Warto spróbować. Trzeba przestroić gitarę, otwarty strój E-dur. Czy ja powiedziałem na początku o tym, jak się robi otwarty strój E-dur? Pierwsza struna to jest E, tak jak w tradycyjnym stroju gitary, strojeniu gitary. Druga to jest B. Trzecia. Znaczkiem, który teraz nazywa się hashtag, a tak naprawdę podnosi dźwięk na tej strunie o pół tonu do góry. Gis. Trochę się rozstroiła gitara w międzyczasie. Kolejna struna, czyli czwarta, to będzie E.